Rok 2020. Czas przepełniony smutkiem, złością, paniką i grami. Jedną z tych gier było Fall Guys, które przez moment zawładnęło całym internetem. Gra była wszędzie, od gazet aż po cały internet, a jej wyniki na platformie Steam w pierwszy miesiąc premiery były zatrważająco duże. Jednak jeżeli spojrzymy na te same wyniki 6 miesięcy później, ujrzymy spadek na poziomie 87%, a o Fall Guys w tym momencie nie gada już praktycznie nikt. Jak twórcy doprowadzili swoją grę do aż takiego spadku i czy udało im się kiedykolwiek powrócić na szczyt? Zacznijmy od początku. Tworzeniem Fall Guys zajęło się Mediatonic, małe brytyjskie studio z Londynu, które na tamten moment tworzyło głównie gry przeglądarkowe. Firma została stworzona przez dwóch studentów z Uniwersytetu Brunel. Na pomysł ten zdecydowali się podczas rozmowy po pijaku. Także niedługo później zaczęli uciekać z lekcji, zabrali się do roboty i wydali m.in. takie hity jak Segapool, Azada, Columns i Commanders. Nic wam to nie mówi? Spokojnie, mi też. No, w każdym razie dążę do tego, że spośród 130 swoich gier i współprac z wieloma popularnymi wydawcami nie zdobyli ani dużej popularności, ani dużych pieniędzy. Ale jak to mówią, do 131 razy sztuka. Po wydaniu gry Murder by Numbers, której w dniu premiery udało się uzyskać 81 graczy na Steam, It's very cool, Bateman. But that's nothing. Twórcy wpadli na genialny pomysł. Co gdyby połączyć japoński teleturniej Takeshi's Castle oraz formułę Battle Royale, która na tamten moment podbiła rynek gier, i opakować to wszystko w kolorową grę? To samo też uczynili, a podobieństwa widoczne są na pierwszy rzut oka. Warto wspomnieć, że twórcy brali również dużo inspiracji z innego, angielskiego teleturnieju o nazwie Wipeout, który jest po prostu bardziej popularną podróbką tego wcześniejszego. Ten zawitał również naszej polskiej telewizji pod nazwą Wipeout. Wymiatacie. Dopiero teraz piłeczki wyrzucane, trzeci ma teraz i pan! Nie mam siły! Kurwa. Ale wracając, Mediatonic samo w sobie nie było na tyle duże, ani bogate, aby móc wdrożyć pomysł na swoją cukierkową grę w życie. Więc zaczęli szukać wydawcy. Firmy, która sfinansuje ich projekt oraz pomoże im w marketingu, jak i w promocji gry, w zamian za procent ze sprzedaży. Szukali, aż znaleźli. Mediatonic nie zmienia zdania. Przygarnął ich wydawca Devolver Digital, odpowiedzialny za wydanie m.in. Human Fall Flat, Hotline Miami i serii gier z naszego polskiego podwórka Shadow Warrior. 6 miesięcy później rozpoczęły się prace nad grą. Co ciekawe, początkowo gra miała nazywać się Fool's Gauntlet albo Stumble Champs. Twórcy pracowali nad mechaniką gry, jej oprawą i charakterystycznym wyglądem postaci. Inspirowali się figurką winylową Yeti i teleturniejem It's a Knockout. Wraz z kolejnymi etapami rozbudowy gry powiększało się też studio. Z tylko kilku osób zwiększyło się ono do aż 30. Mediatonic pracował nad grą w przenajróżniejsze sposoby, aż w końcu po raz pierwszy na targach E3 2019 przedstawili swoją grę światu. I o ile sama zapowiedź nie odbiła się szerokim echem, to dostało się później już tak. Gra została wydana dopiero 4 sierpnia 2020 roku, ale jak widać po wykresach, już przed nią budziło całkiem duże zainteresowanie. Gdyby twórcy reklamowali swoją grę w klasyczny sposób, na przykład inwestując w płatne reklamy, nie zyskaliby takiego zainteresowania. Zamiast tego jednak zrobili coś, co kosztowało ich całkowicie 0 dolarów, a przyczyniło się do 100 razy większego rozpopularyzowania gry. Otóż wypuścili swoją produkcję w formie zamkniętej bety, a klucze dostępu, które pozwalały na granie w nią, rozdawali streamerom. Kurwa, ej! Gdzie ja? Nie. Gdzie ja mam iść? No, gdzie ja mam iść? Gdzie jest? Dlaczego to genialna strategia? Zamknięta beta w grze powodowała, że każda osoba mająca do niej dostęp czuła się... A jako, że klucze z dostępem mieli streamerzy i youtuberzy, bardzo łatwo było dotrzeć do nowych osób. Influencerom się to podobało, ponieważ mogli podnieść swoje cyferki rozdawaniem limitowanej gry, a Mediatonic, ponieważ przynosiło to zainteresowanie oraz bazę graczy. Oczywiście, Fall Guys to nie pierwsza gra, która wymyśliła tekst z promocji. Używało go przecież m.in. Valorant, ale tak czy siak, dobra robota, bratku. W ten sposób już przed premierą uprostowali się na bardzo wysokich szczeblach oglądalności Twitch. Gra zapowiadała się bardzo dobrze, gdyż miała niski próg wejścia, a do rozpoczęcia gry i grania w nią nie potrzeba było mieć żadnych większych umiejętności. Właściwie jedynym celem gracza było po prostu nie odpaść. Potem oczywiście nadeszła premiera. Premiera, którą, jak twórcy sami powiedzieli, chcieli zrobić
po cichu. We launched the game kind of gradually was the plan, in that we would kind of silently release on Steam and silently release on PlayStation and not mention it and hope that we could get this gradual ramp of people playing. Ale się średnio udało. Gra zebrała 1,5 miliona aktywnych graczy w pierwsze 24 godziny. 150 tysięcy osób próbowało zagrać w grę 2 godziny przed oficjalnym wydaniem. I była ona zupełnie darmowa na PlayStation Plus, dzięki czemu została najczęściej wybraną grą na tej platformie kiedykolwiek. Ale... jako że twórcy nie przewidzieli tak dużej ilości graczy, ich serwery się spaliły. Znaczy, nie dosłownie, ale były tak przeciążone, że zagranie w grę graniczyło z cudem. Serio, te serwery non-stop wywalały! I u graczy spowodowało to bardzo duży gniew. Idziemy zagrać w CS-a, nie? Gra zyskała bardzo dużą ilość negatywnych ocen w krótkim czasie, a twórcom po prostu było przykro. I o ile udało się im wziąć swoich fanów na litość, to niestety, ale problemy z serwerami utrzymywały się przez bardzo długi czas, co można zdecydowanie nazwać początkiem końca. Na ten moment na osi czasu znajdujemy się lekko po premierze, czyli w połowie sierpnia, a większość z graczy odeszła dopiero w połowie września. Także pozwolę sobie omówić segment czasowy znajdujący się pomiędzy. Zacznijmy od aktualizacji, które ukazały się przez ten czas. No... ta. Jedyne miejsce, gdzie Mediatonic było aktywne, to swój Twitter, na którym wstawiali dziwne posty. Wszędzie indziej cisza. Fall Guys posiadało na tamten moment 25 map. Uwierzcie, to wcale nie jest dużo. Grając w tę grę jeden dzień, znałeś praktycznie wszystkie mapy na pamięć i każda z nich powtarzała się bardzo często. Gra zaczęła powoli tracić wyniki. Mediatonic próbował ratować różnymi rodzajami niesamowitych turniejów albo możliwością zaprojektowania własnego skina przez influencerów, ale nic nie było w stanie tego zmienić. Kolejnym ogromnym problemem byli cheaterzy, którzy znajdowali się dosłownie wszędzie. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S. Było ich tak wiele, że zagranie gry bez napotkania chociaż jednego hakera można byłoby na spokojnie dodać do księgi rekordów Guinnessa. A jako że twórcy wyłączyli możliwość wystawiania swoich pseudonimów w grze i w sumie to nawet nie było w niej opcji zgłoszenia jakiegoś gracza, musiałeś manualnie wejść na stronę internetową i tam podać jego ID i tam napisać formułkę. A propos tego ID, był to numerek przypisany do gracza. Numerki te zaczynały się od 0000 i kończyły na 9999. Graczy było 1,5 miliona, a numerków 10 tysięcy. Na jakie rozwiązanie wpadli twórcy? Przypisywali ten sam numerek do kilkudziesięciu różnych graczy. Więc istniała opcja, że chciałeś zgłosić Adasia za przeciwka, a bana dostawał Jamal mieszkający na drugim końcu globu. Mediatonic dosłownie w pewnym momencie wstawiło tweeta, gdzie mówią: nie potrzeba jest zgłosić oszustów, ponieważ podkręciliśmy naszego anti-cheata i zauważyliśmy przepotężny spadek liczby cheaterów. Ciekawe. Wypadałoby wspomnieć o bugach, których też była niezliczona ilość. Na przykład tutaj w berku, albo tutaj w finale. Gracze potrafili tak wisieć i wisieć, aż w końcu któryś okazał się słabszy psychicznie. Nie mogłem tak wymieniać całymi dniami. Co się k***a dzieje? Ej, dobra, to... Ej, wy już biegniecie czy nie? No k***a, jest na mecie jeszcze. Tak, to zajebiście, panowie. Ale paradoksalnie, cheaterzy, bugi, lenistwo twórców wyponotowania gry nie były tym, co zakopało ją 7 metrów pod ziemią. Prawdziwym gwoździem do trumny były dwie inne gry. Pierwszą z nich była Among Us, a drugą... omówię za chwilkę. Among Us w swój pierwszy tydzień popularności całkowicie zdmuchnęło Fall Guys z rynku. I tak oto ilość graczy spadała, i spadała, i już się nigdy nie podniosła. Ale czy na pewno? Chociaż gra nigdy nie odzyskała aż takiej popularności, jaką miała na starcie, to kłamstwem byłoby powiedzieć, że całkowicie umarła. Stało się to dlatego, że Mediatonic niedługo po premierze zaprzedali duszę diabłu, a właściwie zaprzedali Epic Games, odpowiedzialnym m.in. za Fortnite i znanym z kupowania zbyt dużej ilości innych gier na swoją platformę. Przez kolejne 2 lata gra dostawała nowe sezony, a w czerwcu 2022 roku gra przeszła na model free to play i została wydana... wszędzie w sumie. I fakt faktem, nie przebiegło to bez żadnych problemów, ale i tak było prawdopodobnie najlepszą decyzją. Halo, nie powiedziałeś drugiej gry. Co? Miałeś powiedzieć drugą grę, która przyczyniła się do upadku Fall Guys. A, o,
Faktycznie. Stumble Guys to swoista podróbka Fall Guys z wieloma udogodnieniami, usprawnieniami i niższą ceną, wynoszącą 0 zł od samej premiery. Jakąkolwiek sensowną popularność zdobyła z początkiem roku 2022. Natomiast od 12 miesięcy jest ona 3 razy popularniejsza od Fall Guys, a wiele osób myli te gry ze sobą. Albo najzwyczajniej preferuje grać w Stumble Guys. Mimo wszystko, dzięki temu, że Fall Guys trafiło za darmo na wszystkie pozostałe platformy, a wcześniej było na PC-ta i ekskluzywnie PlayStation, zdobyło ono mnóstwo nowych graczy, a ci starzy mogą bez problemu wrócić i ponownie zagrać, jako że w końcu jest z kim grać. Jeżeli spodobała ci się ta zaawansowana produkcja audiowizualna, to gwarantuję ci, że ten film również ci się spodoba.